Dzień dobry, Grzegorz Łaguna, zapraszam na informację dnia w Superstacji. Zaczynamy. Zator lodowy i ewakuacja. Mieszkańcom Pułtuska na Mazowszu zagraża powódź. Klątwa sejmowego pokoju numer 143 nie mija. Tym razem jej ofiarą padła szefowa Nowoczesnej. Amerykański rząd zawiesza działalność. Senatorowie nie zdążyli uchwalić tymczasowego budżetu. Woda zalała już kilka posesji, ale mieszkańcy ani myślą o opuszczeniu swoich gospodarstw. To sytuacja z okolicy Pułtuska na Mazowszu, gdzie zator lodowy na rzece spowodował potężne spiętrzenie wody. Na miejscu jest nasz reporter Lucjan Olszówka. Lucjanie, powiedz, jak długo może potrwać to zagrożenie? Sytuacja na szczęście się stabilizuje. Mówię na szczęście, bo rzeczywiście to wyczekiwanie na to, co się tutaj wydarzy ze strony mieszkańców i służb, które monitorowały tę sytuację od samego rana, było naprawdę zatrważające. Dlatego, że ta woda, oczywiście ona ma to do siebie, że podchodzi coraz bliżej pod piwniczeń domów i jeżeli przedostałaby się na tę posesję już w kierunku właśnie tych zabudowań, rzeczywiście sytuacja mogłaby być dramatyczna. Tak się na szczęście najprawdopodobniej nie wydarzy, dlatego że ten czop lodowy, który się utworzył na Narwi, on powoli już odpuszcza, przesuwa się w kierunku północnym, więc jest szansa, że ta woda po prostu spłynie, która tutaj się spiętrzyła. Posłuchajmy, jak o tej całej akcji służb, monitorowaniu, ale także o tych mieszkańcach, którzy nie chcieli skorzystać z proponowanej im ewakuacji, mówił burmistrz Pułtuska. Sytuacja wygląda tak, że no nie ma jeszcze takiego bardzo realnego zagrożenia, jednak wolałem tutaj dmuchać na zimne, ale mieszkańcy tam też nie chcą opuścić tego terenu. No brakuje tam tak naprawdę około 20 cm, żeby przelała woda się przez drogę, ale patrząc po tej sytuacji, gdzie jest stabilna, sądzę, że ta woda się nie przeleje. Wały były w zeszłym roku remontowane. Pewnym nie można być nigdy, ale też chcę uspokoić, że warunki atmosferyczne i sytuacja jest stabilna, także możemy mieszkać spokojnie. W kulminacyjnym momencie, można tak powiedzieć, wczoraj wieczorem, ale też dzisiaj rano rzeka w tym miejscu, czyli właściwie w centrum Pułtuska, miała 456 cm, o pół metra więcej niż wynosi to, niż zakłada stan alarmowy. Rzućmy okiem na to, jak wygląda ta sytuacja w tej chwili. No i widzimy, że ten nurt Narwi rzeczywiście jest dość szybki, żeby nie powiedzieć bardzo szybki. Te kry, które się przesuwają po rzece, nam to obrazują. W tej chwili właściwie jesteśmy w Pułtuskim Klubie Wodniaków. To jest takie miejsce, z którego latem w sezonie wypływają żaglówki, motorówki, ale też kajaki czy rowerki wodne. I teraz pytanie, czy ten obiekt będzie jeszcze nadawał się do tego, by go używać, by móc w nim przechowywać sprzęt, ale tak, żeby mogli tam przebywać ludzie. To nabrzeże wybrukowane jest w tej chwili całkowicie zalane. Korzystają z niego właściwie teraz tylko zwierzęta. Mieszkańcy podchodzą z ciekawości zobaczyć, jak to tutaj wygląda, jak wygląda cała ta sytuacja, no, związana właśnie z tym bardzo wysokim stanem wody, stanem, który powoli odpuszcza. W tej chwili ta rzeka już w porównaniu z tymi porannymi jeszcze pomiarami już ma 4 cm tego poziomu wody mniej, a to oznacza, że jest szansa, że rzeczywiście do wieczora ta sytuacja się ustabilizuje. No i faktycznie ta ewakuacja nie będzie potrzebna. A to był Lucjan Olszówka o trudnej sytuacji w okolicach Pułtuska. Bardzo Ci dziękuję, Lucjanie, za te relacje. Oczywiście do tego tematu też będziemy wracać. Tymczasem nadal nie wiadomo, co było przyczyną zatonięcia jachtu w gdyńskiej marinie. Jednostka poszła pod wodę w zaledwie godzinę. Statek stał się dużą atrakcją turystyczną dla mieszkańców, którzy teraz licznie odwiedzają to miejsce. Turystom jest do śmiechu, bo i atrakcja nietypowa. Jacht pod lodowatą wodą. Widok poruszający, więc można sobie zrobić niezapomniane zdjęcie. Przyjechaliśmy ze Szczecina na wycieczkę i tak dwa dni temu szliśmy, żeśmy oglądali. Trochę dziwna sytuacja. Jeśli właściciel się dobrze zna, to nie będzie problemu z wyciągnięciem. Przerażające, piękny jachcik, stary, drewniany. Nadal nie wiadomo, dlaczego jednostka poszła na dno. Żeglarze mają jednak pewne podejrzenia. Drewniany kadłub na pewno zaczął cieknąć trochę. Pewnie nie było żadnego nadzoru i
Normalna sprawa, no niestety. Jacht o nazwie Knudel powstał w drugiej połowie ubiegłego wieku jako kuter rybacki. Ponad 20 lat temu przebudowany został na jacht żaglowy. Na pokład zabierał do 15 osób. Drewniana jednostka, to różne rzeczy mogą być. Mogło coś wygnić, jakaś planka, mógł któryś zawór puścić, bo przymarz na przykład, to różne powody są. Ten żeglarz rozważał w przeszłości nawet jego kupno. Stylowo zrobiony, piękny jacht, żaglowiec można powiedzieć. No szkoda, ale może ktoś się znajdzie, jeszcze jakiś hobbysta. Jednostka była po generalnym remoncie. Jacht jako jedyny w Polsce był wykorzystywany do ceremonii pogrzebowych na morzu. Jednostka zatonęła w zaledwie godzinę. Dużo dłużej zajmie wyciągnięcie jej. Tymczasem Gdynia na chwilę zyskała nietypową atrakcję turystyczną. Piotr Małecki, Superstacja, Gdynia. Jedna osoba zginęła w tragicznym pożarze na warszawskim Mokotowie. Z budynku ewakuowano wszystkich mieszkańców. Przyczyny pojawienia się ognia nie są jednak znane. O szczegółach Artur Molenda. To była trudna noc dla mieszkańców warszawskiego Mokotowa. W jednym z bloków na Alei Niepodległości doszło do pożaru na 6. piętrze. Paliło się mieszkanie. Straż pożarna, zaalarmowana przez mieszkańców tego bloku, natychmiast zadysponowała na miejsce swoje zastępy straży pożarnej po to, żeby jak najszybciej ugasić ten pożar. Kilka minut przed godziną drugą Centrum Powiadamiania Ratunkowego Miasta Stołecznego Warszawy przyjęło zgłoszenie o zadymieniu, które pojawiło się na klatce schodowej na 6. kondygnacji. Dzwonił jeden z lokatorów tego budynku. Przekazał informację o tym, że w lokalu mogą przebywają dwie starsze osoby. Na miejsce zadysponowane zostały w pierwszej kolejności dwa zastępy gaśnicze i drabina. Trudno w tej chwili jednoznacznie odpowiedzieć, co mogło być przyczyną tego pożaru. Natomiast biorąc pod uwagę wiek osób i okoliczności zdarzenia, mogła to być awaria urządzeń elektrycznych bądź też osprzętu, które znajdowało się w tym pomieszczeniu. Gdy strażacy weszli do tego mieszkania, okazało się, że jest w nim ciało 90-letniego mężczyzny, a żona, której udało się przeżyć ten pożar, została wyniesiona przez strażaków i karetką pogotowia została przetransportowana do warszawskiego szpitala. 35 mieszkańców tego bloku ewakuowało się. Tutaj służby miejskie podstawiły autokar w nocy po to, żeby mieszkańcy mogli się w nim ogrzać. Natomiast na tę chwilę mieszkańcy już wracają do swoich mieszkań. A w informacjach dnia przechodzimy do klątwy sejmowego pokoju numer 143. Tym razem jej ofiarą padła Katarzyna Lubnauer. Odkąd wygrała wybory na szefową Nowoczesnej, jej ugrupowanie zamiast piąć się w sondażach, ostatnio zanotowało największy spadek poparcia. Złośliwi idą jeszcze dalej i wróżą, że Nowoczesna podzieli los ruchu Palikota czy Samoobrony. Wszystkie partie łączy pokój numer 143. Proszę cię, prześlij mi. Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer to kolejna ofiara pechowego pokoju w Sejmie. Urzędowała w nim m.in. Samoobrona Andrzeja Leppera. Później miał ten gabinet Janusz Palikot. Na początku obecnej kadencji Sejmu pomieszczenie przejął pierwszy szef Nowoczesnej Ryszard Petru. Sylwestrowy wypad do Portugalii zniszczył mu karierę. Teraz kłopoty ma jego następczyni. Po głosowaniu w sprawie aborcji poparcie dla Nowoczesnej spadło z 11 do 6%. A państwo się nie obawiają, że ten pokój jest jakoś przeklęty czy coś? Nowoczesna przypomina, że pokój miał wielu wybitnych lokatorów. Nie o to chodzi, że tutaj jest miejsce przeklęte. W latach 90. pamiętam, tu chyba był jeszcze gabinet Bronisława Geremka, Tadeusza Mazowieckiego, także tutaj jednak potem Leszka Balcerowicza. Ten pokój miał trafić do klubu Kukiz 15, natomiast zdaje się, że oni są przesądni i nie chcieli w tych pokojach pracować. Do Pawła Kukiza miała ponoć dotrzeć przestroga byłego posła SLD, wygłoszona na antenie Superstacji. Pawle, jesteś za krótki na ten pokój. Jesteś za krótki na to przekleństwo. Złe moce udało się tylko poskromić Zjednoczonej Prawicy, która po przejęciu pokoju zaprosiła do niego księdza. To błogosławieństwo niech pozostanie w tym pomieszczeniu i nad jego mieszkańcami. Teraz pytanie, dlaczego modlitwa sprzed dwóch lat nie wpływa na dobrą kondycję Nowoczesnej. Ksiądz nie odprawiał egzorcyzmów, tylko po prostu święcił to biuro. Natomiast ja w jakieś zabobony nie wierzę. Być może pomieszczenie powinien ponownie odwiedzić duchowny. Być może faktycznie jest jakaś klątwa nad tym pokojem 143 zajmowanym przez Nowoczesną, ale gdyby Nowoczesna chciała tę klątwę zdejmować, no to pytanie jest takie, w jakim obrządku miałaby ta klątwa być zdjęta. Nowoczesna sugeruje, że pomóc mogą praktyki z Dalekiego Wschodu.
Chińczycy powiedzieli, czy jakiś feng shui tutaj jest dobry, czy nie. Partia mogłaby poprawić notowania na przykład tradycyjnymi kadzidełkami, z którymi Chińczycy witają Nowy Rok. Adrian Gąbka, Superstacja. Amerykański rząd zawiesza działalność, prace przerywają prawie wszystkie instytucje federalne, bo senatorom nie udało się uchwalić tymczasowego budżetu. Choć negocjacje trwały do ostatniej chwili, amerykańskim senatorom nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie budżetu. Zgodnie z obowiązującym prawem oznacza to automatyczne zawieszenie działalności rządu federalnego. Większość instytucji jest w weekend zamknięta, więc tak zwany shutdown nie od razu przykrzyży się Amerykanom. Jako pierwsi skutki braku porozumienia odczują turyści, którzy pocałują klamki waszyngtońskich muzeów. Prawdziwe problemy zaczną się od poniedziałku. Jeśli senatorowie nie wypracują żadnego rozwiązania, to 850 tysięcy urzędników zostanie tymczasowo zwolnionych z pracy. Działać będą jedynie służby niezbędne dla bezpieczeństwa państwa. Na wypłaty mogą też liczyć emeryci, ale już 8 milionów dzieci z najbiedniejszych rodzin straci ubezpieczenie medyczne. Winą za kryzys republikanie obarczają demokratów. Ci odpowiadają, że zawieszenie działalności rządu jest symbolem chaosu pierwszego roku rządów Donalda Trumpa. Szacuje się, że jeden dzień zawieszenia działalności organów federalnych oznacza straty w wysokości 1,5 miliarda dolarów. Po raz ostatni do podobnego kryzysu doszło 5 lat temu. Problemy na szczycie władzy mają także Czechy, gdzie głośny ostatnio polityczny skandal wchodzi w zupełnie nową fazę. Premier kraju jest oskarżony o wyłudzenie środków publicznych. Czeska Izba Poselska pozwoliła, by polityk stanął przed prokuraturą. Czeski parlament uchylił immunitet premierowi Andrejowi Babiszowi i szefowi frakcji poselskiego ugrupowania ANO Jarosławowi Flatynkowi. Obaj politycy podejrzani są o wyłudzenie dotacji z Unii Europejskiej w wysokości 2 milionów euro. Za uchyleniem immunitetu głosowało 111 ze 180 obecnych na sali deputowanych. Przeciwko byli tylko przedstawiciele ruchu popierającego premiera. On sam także głosował za pozostawieniem sobie immunitetu. Premier, przemawiając do posłów, nazwał śledztwo załganą sprawą polityczną. Dlaczego policja zażądała naszego wydania w najbliższym możliwym terminie tuż przed wyborami? Zrobiła to na zlecenie mafii. Mafii, która kradła tutaj miliardy we współpracy z wybranymi politykami. Decyzja parlamentarzystów oznacza, że policja będzie mogła kontynuować dochodzenie przeciwko politykowi. W sprawę zamieszanych jest jeszcze 9 osób, w tym żona premiera Monika i dwoje jego dzieci z pierwszego małżeństwa. Politycy przekonują, że są niewinni, a sprawa ma charakter polityczny. Burza piaskowa ogarnęła południowo-wschodnie prowincje Turcji. Niezwykle silny wiatr przyniósł kurz i piasek z Syrii i Iraku. Wiele miejscowości na kilka godzin niemal zastygło w ruchu. W czasie burzy piaskowej władze zalecają mieszkańcom niewychodzenie z domów i niepodróżowanie samochodami z powodu bardzo złej widoczności. Na kilka godzin ruch wstrzymały też lokalne lotniska. Wiele rejsów zostało odwołanych. Wyjątkowe zjawisko atmosferyczne w kolorze ciemnej pomarańczy utworzyło niemal marsjański krajobraz. Burza spodobała się jedynie turystom, którzy nigdy wcześniej nie przeżyli podobnego zjawiska. Przerażający, fascynujący, a zarazem odrażający. Tak o filmie Atak Paniki mówią ci, którzy mieli już okazję go zobaczyć. Obraz to debiut reżyserski Pawła Maślony. Nie przeszkadzałoby wam, gdybyśmy się miejscami zamienili, co? Andrzej i Elżbieta. W tych rolach Artur Żmijewski i Dorota Segda wracają z wczasów w Egipcie. Wskutek splotu nieprzewidzianych, dramatycznych wypadków na pokładzie samolotu, małżonków ogarnia nagły atak niekontrolowanej paniki. Co w samolocie najbardziej wywołuje atak paniki u pasażerów? Zwykle niespodziewane turbulencje i to takie fest turbulencje, więc w bezpośredni sposób to właśnie to powoduje ten atak paniki. Powoduje to całą masę śmiesznych sytuacji, które, jak powiedziałam w tym filmie, często wynikają z takich dramatycznych starć pomiędzy ludźmi. Ludźmi, którzy żyją w permanentnym lęku, tak jak Kamila, jedna z bohaterek filmu. Dziewczyna, która pracuje na wideoseks kamerkach, która po prostu sprzedaje swoje ciało w internecie i właściwie jest skrajnie samotną osobą, która boi się bycia zdemaskowaną. Historie Andrzeja i Elżbiety oraz Kamili są jednymi z kilku przeplatających się ze sobą opowieści o ludziach, którzy pozornie
nie mają ze sobą nic wspólnego, ale tylko pozornie. Jest to rzecz, od której nie uciekniemy. Każdy z naszych bohaterów doświadcza w końcu ataku paniki. Wspólnym punktem dla wszystkich tych katastrof to jest to, że one są sprowokowane przez samych tych bohaterów, więc poniekąd oni muszą ponieść konsekwencje swoich własnych czynów, własnych zaniechań i, no i ponieść odpowiedzialność za wszystko, co zrobili lub czego nie zrobili. Atak paniki, choć reklamowany jako komedia, stawia dość niewesołą diagnozę relacji międzyludzkich. Przy użyciu czarnego, abstrakcyjnego humoru dostajemy tutaj taki moralitet, to znaczy coś, co opowiada o po prostu o naszej totalnej samotności. A oglądając film, widz może poczuć się jako jeden z jego bohaterów. Chcieliśmy filmem i też formą filmu, jego strukturą też wprowadzić w pewnym momencie już widza w taki stan, takiego rozbicia kontroli i symbolicznego ataku paniki. Temu ma również służyć muzyka. Właśnie to tracenie kontroli w pewnym sensie było dla mnie punktem odniesienia w butelkowaniu tej emocji w muzyce. Jak to zrobić? Czyli rozstrój, czyli nie coraz mniej strojące dźwięki, coraz nie równiej zaczynamy po prostu tracić kontrolę nad tym, co się dzieje i to się wszystko nabudowuje, napędza właśnie tak bardzo transowo. I prowadzi do pięknej katastrofy. Sprawia też, że po wyjściu z kina widzom zajmie chwilę powrót do psychicznej równowagi. Kajetan Kajetanowicz puka do bramy rajdowego raju. Trzykrotny mistrz Europy może trafić na zaplecze Mistrzostw Świata WRC, czyli tam, gdzie tytuł czempiona wywalczył m.in. Robert Kubica. Europejskie trasy rajdowe Kajetan Kajetanowicz zna jak mało kto. Polak trzy razy sięgał po tytuł najlepszego kierowcy rajdowego Starego Kontynentu. Teraz Kajto chce, by jego kariera przyspieszyła i zamierza pójść dalej. Jeszcze w tym roku może zacząć ścigać się z najlepszymi kierowcami całego świata w ramach cyklu WRC 2. To jest teraz nasz towar eksportowy, najlepszy nasz kierowca i szkoda by było, gdyby nie spróbował swoich sił w całym sezonie Mistrzostw Świata. A to dla Kajto niemal ostatni dzwonek, by walczyć z najlepszymi. Kierowca w tym roku skończy 39 lat, jednak metryka zdaniem Kajetanowicza nie będzie mu przeszkadzała w starciu z najlepszymi. Jestem gotowy, aby podjąć kolejne wyzwania po trzecim z rzędu tytule Mistrza Europy. Marzę o tym, aby z całym zespołem postawić kolejny ważny krok w stronę Mistrzostw Świata w WRC 2. Przesiadka z rajdowych Mistrzostw Europy do WRC 2 dla Kajto i jego zespołu będzie dużym wyzwaniem. Rundy w serialu WRC trwają o jeden dzień dłużej i oznaczają ponad 100 dodatkowych kilometrów odcinków specjalnych. By walczyć w cyklu WRC 2 trzeba przejechać co najmniej 6 z 13 rund w kalendarzu rajdowych Mistrzostw Świata. Dodatkowo poziom jest zdecydowanie wyższy niż w rajdach na Starym Kontynencie. Pontus Tiedemann znów będzie wielkim faworytem. Może punkty podbierać Kalle Rovanpera, młodziutki Fin. Jan Kopecki, który w kilku startach na pewno się pokaże na trasach rajdowych Mistrzostw Świata. Powrotem Roberta Kubicy do Formuły 1 żyli ostatnio polscy kibice. Potwierdzenie startów Kajetana Kajetanowicza w serii WRC 2 to informacja, której nie mogą doczekać się fani rywalizacji na czterech kółkach. Przemysław Długaszek, Superstacja. Rajdowym rajem kończymy to wydanie informacji dnia. Już za chwilę na antenie Superstacji szpile Elizy Michalik, na które serdecznie zapraszam, a my wracamy o 15.15. Do zobaczenia.